Witajcie, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj odcinek koniec uprawy pomidorów w gruncie w 2020 roku. Zobaczcie, nie było mnie w ogródku 3 dni. Musiałem wyjeżdżać poza teren zamieszkania i mój warzywnik, ale też bym nic już nie poradził. Jeśli tak zaraza zaatakowała pomidory, to już jest trzeci raz w tym roku. Wcześniej mi się udawało, ale teraz już nie. Jest wrzesień, połowa września. Pomidory są zarażone wszystkie. Zobaczcie. Są zarażone wszystkie odmiany, które tutaj widzicie. Ale nie całkiem wszystkie. Zaraz wam pokażę. Przechodzimy tutaj, tak? Eden, Brutus. Wszystkie są te, które teraz pokazuję, Red Pear, zarażone, łodygi, owoce, S. Marzano, też Oxheart, owoce są, wiszą, ale z tych owoców niestety już nic nie będzie. To wam pokażę w kolejnym filmiku o przechowywaniu. Czy warto jeszcze te pomidory przechowywać, które niby nie są zarażone? I czy warto je przechowywać? Co się z nimi dzieje, jeśli je będziemy przechowywać? A zostały zerwane z tak zarażonych krzaków. Ale teraz wam tylko pokazuję moje pomidory w gruncie. No i to jest koniec uprawy. Co należy teraz zrobić? Oczywiście wszystkie krzaki, wszystkie, które tu są zarażone, musimy wyrwać razem z korzeniami. Nie jest to problematyczne, bo wystarczy je wyrwać. I słuchajcie, nie ma nawet sensu otrzepywać tej ziemi za bardzo, tylko wyciągamy tak, jak nam wyjdzie ta bryłka korzeniowa, wyrywamy i musimy je poddać utylizacji. Jeśli możecie je gdzieś wywieźć, macie jakieś pole, gdzie możecie je po prostu od swoich warzywników odseparować. Na pewno nie dajemy do kompostownika, dlatego że te grzyby, niektórzy tak twierdzą, uważają, są takie publikacje, że ten grzyb może tworzyć formy przetrwalnikowe i w takim kompostowniku, gdybyśmy go za rok użyli do naszych warzywników, to ta choroba może mieć po prostu większe żniwo, czyli zaraza ziemniaczana. A są też tacy ludzie i tak publikują niektóre informacje, że ta zaraza ziemniaczana żyje tylko na żywych, zdrowych, na początku zdrowych roślinach, a na martwych już nie. Ale kto ma rację, nie wiem. Nie jestem naukowcem wielkiego kalibru żadnego może. Jestem tylko amatorem, ogrodnikiem i myślę, że nie będę ich wywoził, znaczy nie myślę, ja wiem, nie będę ich wywoził na kompostownik, tylko podam je utylizacji, bądź jako odpad zielony można pakować do worków, do tych brązowych bodajże, i wywieźć je. Po prostu nie dajemy ich na kompostownik. Co zrobimy z ziemią, słuchajcie, po tych pomidorach? Jak ją zabezpieczymy, jak ją zdezynfekujemy, to będzie oddzielny filmik, żeby te filmiki nie były za długie, bo takie komentarze macie, że za długo gadam na różne tematy. Więc teraz tylko zaraza. O tym, jak zaraza już złapała te pomidory, całą moją plantację. Już oczywiście nie ma z tym sensu walczyć, też nie ma też po co, bo te owoce zostały obrane wcześniej. Zaraz wam pokażę, może zaraz te pomidory, które pozbierałem i zostawiłem w piwnicy, i czy one dojrzewają. I czy ta zaraza już nie jest w środku, ale to zobaczycie. Tą ziemię będziemy dezynfekować, zobaczycie jak, znaczy dezynfekować, duże słowo, ale jak zabezpieczyć tą ziemię przed ewentualnym przechowaniem tych grzybów, tej zarazy w ziemi. Tutaj tylko chciałem wam pokazać jeszcze, że mam pomidory karłowe, które nie są brązowe. Krzaki nie są brązowe. Są to odmiany, ale to może, nie wiem czy to oddzielny filmik zrobię. Może tak, może następny króciutki filmik wam tylko pokażę, żeby tego nie mówić. Albo niech to będzie w tym jednym. Słuchajcie, znowu gadam i znowu się zastanawiam.
Dobra, mam tu odmiany. Już Wam pokazuję. Babinicz. Babinicz. Betalux. To są odmiany karłowe. Niektóre, tak? Karłowe, samokończące. I jak się przyglądam tym krzakom, one nie mają oznak zarazy. Zobaczcie. Sami określcie. To jest Betalux. Tutaj nie ma zarazy. Tutaj jest babinicz. Zobaczcie. Nie ma zarazy. Owoce są oberwane, ale w większości. Ale te krzaki nie mają zarazy. Jeszcze mam jedną tu odmianę. Nazywa się Zyska. Odmiana pomidora takiego podłużnego. Zobaczcie. I są bardzo niewielkie oznaki zarazy. Zobaczcie, tu jest jakiś listek. Tu kawałek gałązki tej łodygi. Owoce są niezarażone. Czasami się zdarzy, tak? Ale dużo, dużo mniej. Najbardziej odporną odmianą w tym wypadku u mnie to są dwie odmiany. Okazało się, że we wrześniu Betalux i Babinicz. To są odmiany odporne, ale już Wam przechodzę dalej i pokazuję w foliaku malinowy retro i malinowy smaczek. Oczywiście folia się troszeczkę i szklarnia rządzi własnymi prawami, ale też tutaj tej zarazy tak dużo nie widać. Tutaj na tym pomidorze są jakieś listki, ale oczywiście te warunki, kiedy są zadaszone, kiedy na nich nie pada, to są lepsze. Ale tutaj już też jest zaraza na tym malinowym smaczku. I jeszcze Wam pokażę taką ciekawostkę, że pomidory, które, zobaczcie, trochę na samopas, nieplewione, zbytnio niedbane, one mają się dobrze. Najlepiej, lepiej niż inne. To są te też koktajlówki przy tym płocie i tej oznak zarazy tak dużo nie ma. Jest na niektórych krzakach, zobaczcie, ale dużo mniej niż te krzaki, które rosną tutaj w środku za ogrodzeniem. A najlepsze jest to, zobaczcie, ten gąszcz. Nie ma przewiewu żadnego, można powiedzieć. Tak gęsto. Pomidory rosną, trawa, chwasty i nie ma ani grama zarazy ziemniaczanej. To są odmiany też koktajlowe. To jest ta żółta gruszka albo ten czerwony, czyli malinowy smaczek. Ten taki różowy. I nie ma ani łodygi, ani liści, ani pomidorów. Ale są w tych workach. Czyli podwyższone to jest troszeczkę od tej ziemi. Może to miało wpływ, no bo zobaczcie, ta odległość nie jest wielka. To jest 3 metry, 5 metrów od tych i tam są wszystkie zarażone bardzo mocno, a tutaj nie. Oczywiście nie wiadomo, jak one będą dalej się zachowywały, bo to może być kwestia kilku dni, kiedy te pomidorki również znikną, po prostu zaraza je. Chociaż zauważam, że są gdzieniegdzie takie ślady, ale całkiem, zobaczcie, jak te krzaki wyglądają pomidorów, czyli o nie dbałem w tych workach. Tutaj też nie za bardzo dbane, a nie ma, zobaczcie te łodygi, nie ma zarazy, czasami tylko jakiś tam fragment, a tu wszystko zarażone. Dobra, ten filmik o końcu uprawy pomidorów ze względu na zarazę we wrześniu 2020. Myślę, że to koniec. Dzięki bardzo za uwagę.